Wiele razy słyszałam, że żyjemy w trudnych czasach, że żyjemy w naprawdę ciężkich czasach, że kiedyś to było. Myślę, że wszyscy to znacie, szczególnie starsze osoby mają taką tendencję do opowiadania, jak to kiedyś było lepiej. I jak się słucha tych opowieści o tym, jak to kiedyś było, to ma się wrażenie, że kiedyś trawa była bardziej zielona, niebo było bardziej niebieskie i wszyscy byli szczęśliwi. Ale kiedy tak siedzimy z babcią i rozmawiamy o tym, co było kiedyś, jak wyglądało jej dzieciństwo, jak wyglądały jej lata wczesnej młodości, to okazuje się, że w jej rodzinnym domu mieszkali Niemcy. Okazuje się, że jeden brat zmarł z głodu, bo nie mieli wystarczająco dużo jedzenia, a że dziadek musiał wyjechać za granicę, żeby zarabiać na dom. I kiedy tak słucham tego wszystkiego i tego, że kiedyś to było lepiej, to ja już to nie wierzę. Ale czasami łapię się na tym, że też kiedy nadchodzi grudzień i pogoda przypomina bardziej jesienną niż zimową, to myślę sobie, kiedyś to były zimy. Kiedyś było tyle śniegu, było tak biało, magicznie. Chodziliśmy z tatą na sanki. Kiedyś to było. Ale za chwilę uświadamiam sobie, że przecież ja nawet nie lubię śniegu. Nostalgia. Chyba czasami my, nawet młodzi, często popadamy właśnie w taką refleksję. Mamy skłonność do tego, żeby bać się tego, co będzie, a z rozrzewnieniem wspominać to, co było, nawet jeżeli było znacznie gorzej niż to ostatecznie zapamiętaliśmy. Jeżeli boicie się przyszłości, tym bardziej, że sytuacja teraz faktycznie jest niestabilna, jest dynamiczna, to w Biblii możecie znaleźć zapewnienie tego, że nie musimy się bać. Bo co mówi Pan Jezus? Nie troszcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czy życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Nie troszczcie się.